Prompto. Bigness. Gladio. Walk tall, my friends. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To jest 19 odcinek Final Fantasy. Atakujemy bazę Imperium. Mamy do odzyskania naszą brykę, która jest schowana gdzieś tutaj wśród tych wszystkich urządzeń i żołnierzy i robotów bojowych. Nasz samochód, nasza regalia gdzieś jest ukryta w tej bazie. Ja tu mam troszeczkę stracha, bo tutaj dużo rzeczy się dzieje. Dużo przeciwników przede wszystkim się tu pokazuje. Jest regalia. Jest nasza dziewczynka. No właśnie. Jest nasza dziewczynka. Łódź! Change of plans. No właśnie, wiedziałem, że coś takiego się wydarzy. No i co? Duży koleżka. Gdzieś tu widziałem działko. Okej. Use the Imperial Weaponry. Gdzie jest to działko? Gdzie jest to działko? Gdzie jest to działko? Tu jest. Jakieś energy tanks mam zniszczyć. Nie wiem, gdzie są te energy tanks. Tu jest magic attack energy tank. Żołnierze są. To jest też energy tank. A tak to chyba strasznie wolno idzie. Ja tam wolę do walki. Styl walki w tej grze jest tak baletowy, tak fajnie zrobiony. To byliby chyba wszyscy. No, na to wygląda. Gdzie nasza ekipa jest?
Gdzieś Ignis się zgubił. A tam jest jeszcze snajper. No, mamy rozwalić generator jeszcze. Okej. No to dojemy tam. Zawsze mamy taką możliwość, że przyjdzie nam na pomoc nasz... Panujcie tego, kolega. Dobra, snajper skinął. Następny robot. Dosyć duży. Myślę, że możemy odpalić sobie tu Armigera. Zaraz. Dawaj, Gladio. A tu też można było użyć tej. No właśnie, ten generator tu mamy rozwalić. Zawsze pamiętajcie, że mamy naszych kolegów Tytanów po naszej stronie, więc jak będzie jakiś problem, to... Skubany duży jest. Zrobimy tak, High Potion. Przede wszystkim. Teraz Armiger. Armiger to taka nasza umiejętność, kiedy przywołujemy wszystkie nasze bronie naraz. A właśnie. Dobrze. Myślę, że wezwiemy sobie Summona na pomoc, co? Tego, którego zdobyliśmy teraz przed chwilą w tej jednej z... w tej... Wow. Judgment Bolt. Robimy porządki po prostu. Przyszedł i posprzątał. No właśnie, i tak się kończą walki, jak używamy naszych Tytanów. Dokładnie. To był Ramuch. To był ten pan, którego szukaliśmy w tych jaskiniach. Bóg błyskawic. Ten wcześniej, którego widzieliście w walce, to był Archeon, a to był Ramuch. Po drodze znajdziemy jeszcze królową lodu, Shivę. Bahamuta. Wow, ci chyba prawie byłem ze złe miejsce. Dobra. Because I thought of it first. So that's the name. Busta Base. Get used to it. Easier said than done. No i strasznie fajnie, bo między sobą rozmawiają pomiędzy walkami i sobie dogryzają i wymyślają różnego rodzaju docinki i tak dalej. To tak z ciekawości. Pokaż, ale może uda nam się odzyskać regalie i to byłoby super. Mielibyśmy z powrotem nasze autko.
long has it been, Noctis? Ravis. You receive the storm's blessing. Brat Luny to jest. You know nothing of the consequences. Watch it. Be still, all of you. Not good. Heir to a crown befitting no other. Witness his splendor and glory. All hail the chosen king. Awful high and mighty for an imperial rat, serving the enemy to hunt down Luna. I shall serve. I command. The king's sworn shield. You better believe it. A weak shield protects naught. Hey! Wanna go? Let's do it. Huh? Chosen fall. That too is fate. I'd say that's far enough. Okej, okay. Myślałem, że się będzie coś poważniejszego działo. Oh, but I'm here to help. And how is that? By taking the army away. You expect us to believe that? When next we meet, it'll be across the seas. Just so happens we have business of our own with the tutelary deity, don't we? Okej, okay. Pojawił się ten też Ardyn, który nam do tej pory pomaga. Your Majesty. And safe travels. You guys know that guy? Ravis Nox Fleuret, first son of Tenebrae, and elder brother to Lady Luna Freya. Starszy brat Lady Luna Freya. Dokładnie. Zaczyna się, że tak powiem, rodzinna afera, zaczyna się, czy impreza. The Imperial Army has also demolished all related facilities erected around the region. The Provisional Government of Insomnia anticipates increased traffic congestion along most local highways and encourages all citizens to refrain from any unnecessary travel for the time being. So help me figure this out. That was Luna's brother? The High Commander himself. Wartime makes for quick promotions. Even a son of Tenebrae can rise to the top. But why would he want to lead their army? If Ravis wants power, I'll give him a taste. No dobrze, jedziemy z powrotem do Lestalum, czyli do tego miasta, w którym byliśmy wcześniej. Lestalum Blockade, dokładnie. A zaraz. Gdzie my jedziemy? No właśnie, gdzie jest Lestalum? Tam. Nie można tam automatycznie pojechać? Quest location. No właśnie, zamiast się męczyć. I jeździć. To polecimy sobie. Przeniesiemy się tam, że będzie szybciej. Dobrze. Udało nam się odzyskać bryczkę. Udało nam się również nabroić troszeczkę i spotkać starszego brata Luna Frey, który jest dowódcą, jednocześnie dowódcą armii Noctis, czyli tej armii przeciwnika. Udało nam się również zobaczyć, jak w działaniu sprawuje się Ramuch, czyli ten tytan, którego znaleźliśmy niedawno w tych jaskiniach, we wcześniejszych odcinkach. To były te trzy błyskawice, które odwiedzaliśmy, żeby zdobyć. No i mamy sobie dostać się gdzieś tam z powrotem do Iris, czyli do siostry Gladiusa.
Myślę, że całkiem niezła akcja z tego wyszła. Ramuk pokazał, że tutaj nie ma z nim trochę żartów. Zresztą pokazaliśmy dzięki niemu, no. Te summony pojawiają się w najróżniejszych okolicznościach. To znaczy na przykład jak przegrywamy walkę, czy jak... Często giniemy, to wtedy możemy wezwać takiego tytana, żeby nas suportował. None of us said a word about Noct. They just showed up and then poor Jared. Oh, tu się coś stało. Zabili Jareda? What happened to Jared? There was nothing we could do. Czyli ci, co im pomagają, zostali napadnięci przez żołnierzy, wygląda na to. I couldn't stop them. But I won't let the Empire get away with it. They'll pay for what they've done. I promise. I believe in you, Prince Noctis. I'm taking Talcott. And we're going to Kayim. Okay. We can't just stay here and do nothing. A, czyli nasza podróż teraz wysyła nas do KM, do nadmorskiego miasta. I understand. Zobaczymy, jak tam się nam. Oprócz tych dobrych rzeczy dzieją się również w świecie Final Fantasy złe rzeczy. Ludzie giną. Noctis traci przyjacieli. Przyjacieli. Jezu, przepraszam najmocniej. Koniec rozdziału przy okazji. To jest koniec jakiejś tam historii. Zobaczmy sobie, czy mamy jakieś... Tu całkiem fajne zdjęcie tego. Regis on się nazywa, tak. Zapiszemy sobie to. No proszę, coś się tu naszemu Noctisowi przypomniało. Noctis miał wizję w przyszłości. To była Pruna, czyli jedna z tych wysłanniczek bogów, tak jak są tam dwie. To jedna to jest tym czarnym psem, druga tym białym. Wyprawa do Camp KM. Musimy się dostać do Camp KM, żeby jakby posunąć historię do przodu. Camp KM, o ile się nie mylę,
jest bardzo daleko na wybrzeżu. Zaraz wam zresztą pokażę mapę. I tam dojazd tam potrwa naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. Także prawdopodobnie czeka nas dobre parę minut jazdy autkiem. I podczas tych paru minut może zajrzymy do sklepu, zajrzymy do opcji i pozmieniamy trochę ustawienia, dodamy im nowe bronie. I can't let her go it alone after everything that went down. No właśnie, Gladys się trochę zmartwił. But just for a while. Okej. Okay. Wygląda na to, że nie możemy pozwolić. Cindy waiting. They're fixing up the boat as we speak. We ought to thank them. Actually, Jared's the one we ought to thank. Yeah. He really thought of everything. Nie możemy pozwolić Iris przecież jechać samej do KM. Która się tu strasznie zmartwiła, więc musimy się z nią spotkać gdzieś tutaj. Gdzie to jest ten quest? I zabierzemy ją po prostu naszą regalią do KM. KM jest, słuchajcie, my jesteśmy tu. KM jest tutaj. Gdzieś. O właśnie. Cape KM. Czyli naprawdę niezły kawałek. Stąd. Tu. Cóż. Myślę, że to będzie długa droga. I ona trwa prawie 7 czy 8 minut, więc ja zrobię tak, że po prostu wyruszymy w tą drogę i ja tą drogę wytnę. I chyba, że coś naprawdę ciekawego się zdarzy pomiędzy, to wtedy zobaczymy sobie to w następnym odcinku, ale jeżeli mamy, nie chcę was trzymać, żebyście 7 minut siedzieli i oglądali obrazki. Więc wybieramy się do quest location. A najpierw jeszcze musimy pogadać z Iris. Cześć, Iris. Ready to roll? Yes, chcemy kontynuować. Let's get this show on the road. No właśnie. Morning. Who's ready to kick some ass? O, jaką dziewczyna ma dobre nastawienie ma. Wsiada z nami do samochodu i tego. Kto jest gotowy, żeby skopać trochę tyłków? Bardzo dobre nastawienie, bardzo mi się podoba. 3 mile. Zerknijmy sobie na mapę, ile to będzie trwało. Nie pamiętam, gdzie to się otwiera tutaj. Looking at the regalia really reminds me of home. It sure doesn't look like any of the cars you see around here. And it's a lot roomier too. I can't imagine trying to cram 5 people, including Gladdy, into one of those things. Have you ever ridden in one? Can't say we have. There was barely enough room for our luggage. Thank goodness you guys could give me a lift. Think the others made it to Kaim all right? Dobrze. Piękna pogoda, otwieramy dach. Zamykamy dach, przepraszam, bo zaczynało padać. I myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek i kontynuować go, naszą przygodę, w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam na odcinek 20. Cześć, trzymajcie się. Prompto. Bigness. Gladio. Walk tall, my friends.